Witamy Państwa serdecznie w Energy Gaz Polska. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu montaż instalacji gazowej do Volvo S60 z silnikiem 3.0 turbo, mocy 304 koni mechanicznych. Auto jest z 2010 roku. Tutaj pod maską oczywiście zamontowana została instalacja gazowa KM Enevo. Na pierwszy rzut oka widoczne są wtyskiwacze Yeti Plus. Oczywiście one się tutaj pięknie domykają pod pokrywą, która została zdjęta, żeby Państwu je po prostu zaprezentować. Zostały tutaj zamontowane dwa reduktory AC250 i widoczne tak naprawdę wtyskiwacze, to jest jedna rzecz, którą tutaj widzimy. I teraz może powiem Państwu troszeczkę o spalaniu. Jeżeli chodzi o spalanie tego auta, auto pali około 14 litrów benzyny, gaz pali 16, co zapewni nam 380 zł oszczędności przy obecnych cenach paliw na każdym 1000 km, więc oszczędność jest całkiem pokaźna. Przejdziemy dalej. Przełącznik został zamontowany w miejscu wybranym przez klienta, tutaj przy konsoli środkowej. Jest on tak sprytnie ukryty, że widzi go tylko kierowca. Jeżeli chodzi o wlew, wlew LPG został zamontowany pod klapką wlewu paliwa. Wymaga on stosowania dokręcanej przejściówki przy tankowaniu, a po zamknięciu klapki jest on całkowicie niewidoczny. A jeżeli chodzi o zbiornik, został tutaj zamontowany 55-litrowy zbiornik. Tutaj prośba, żebyś to wyciął i zrobił tak ujęcie, żeby nie było z tego zbiornika. Dobra, to już mówię. Został tutaj zamontowany zbiornik 55-litrowy. Na życzenie oczywiście klienta. Jest on tankowany w 80%, co zapewni nam tutaj zasięg auta na poziomie 280 km na 44 litrach gazu. Tutaj też zrobimy cięcie, żeby nie powiedzieć tego bajku. Jeżeli chodzi o koszt montażu systemu LPG KM Enevo, całej tej specyfikacji z dużym zapasem wydajnościowym do tego modelu na wtyskiwaczach Yeti Plus i na reduktorach AC250 wynosi 4200 zł, a montaż odbywa się w ciągu 2 dni roboczych. Koszt 4200 zwraca nam się już po 12000 km, więc zapraszam Państwa serdecznie z takimi modelami Volvo albo nawet właśnie z modelami V8 4x4 do montażu i serwisu instalacji gazowej.